Słuchajcie, ostrzeżenie. Uwaga, film prezentuje m.in. ironizowanie rzeczywistości. Charakterystyczne dla twórców, zaleca się podchodzenie do filmu z dystansem, PS do rzeczywistości też. Bus, Lis, Izydorczyk, Andrzejewski, Szynkleski. Obecny. Przepraszam za spóźnienie. Dobry, dzień dobry! Dobra, później wam poprawię. Ty, Szalongowski, ty masz 100% frekwencji. Szynkleski. A to Szalongowski, otwieramy szampana. Pospiesz się. No pospiesz się, no. Idź mocno szmatę. Proszę pana, bo tu się program zaciął. Wy to się cieszcie, że w tej szkole jest jeszcze światło. Maciek, policz mi to. 45 850. Ale w odpowiedziach jest jeden. Dokończ się w domu z podręcznikiem. Hello teacher, very nice to see you. Very nice to see you too. A my nie mieliśmy dzisiaj czegoś pisać? Co? No już mamy dzisiaj poprawę z fizyki, z niemieckiego. Gwiazdy jakieś takie w złej konstelacji są, no. A ile osób to poprawia? No, z naszej grupy no niby nikt, no ale z niemieckiego to by się z jedna osoba chyba znalazła. No dobra, to napiszemy to jutro. No ale jutro też coś mamy, chyba. No to może od razu na przyszły tydzień. O. Zaczniemy dzisiaj od klip schowaj telefon. Zaczniemy dzisiaj od... Obudźcie chłopaków z tyłu. Hej, chłopaki. Dzisiejszy temat granica Zofii Naukowskiej. Granica na polskim? No dobra, lecimy. Nie, Benio, nie ta granica. Do domu zadanie 11.15. No, zostały nam 2 minuty, więc robimy wychowawczą. Kawiński, kiedy przyniesiesz usprawiedliwienia za wrzesień? Niech sobie pani wybierze. Nie jestem waszą sekretarką.
czas żniw. To na czym skończyliśmy? Alexa, play Despacito. Despacito, featuring Daddy Yankee by Luis Fonsi from Spotify. Ay. Fonsi! Wy to się cieszcie, że w tej szkole jest jeszcze światło. Dokładnie. Jako klasa trzecia C chcemy przede wszystkim podziękować naszemu wychowawcy, pani profesor Trzeciak, oraz całemu gronu pedagogicznemu, które sprawiło, że matura nie pozostanie jedynym stresem zapamiętanym z liceum. Niejednokrotnie doprowadziło nas również do chęci wyjazdu na Alaskę oraz niejednokrotnie zmotywowało nas do przetestowania ludzkich możliwości podczas trzeciej doby bez snu. Ale przede wszystkim sprawiło, że do naszych ostatnich, nastoletnich lat będziemy wracać z uśmiechem i tęsknotą.